Witam serdecznie wszystkich zapalonych czołgistów. I w zasadzie już teraz rozpoczyna się mecz Legii Warszawa z lizbońskim Sportingiem. Oczywiście po ostatnim meczu Legii, to tak powiem wam szczerze, ciężko uwierzyć w jakiś dobry wynik. No ale oczywiście będę oglądał, zobaczymy jak w Lizbonie pójdzie Legii. W każdym bądź razie jakiś czas temu pokazywałem jak Mark 1 się zbugował. Tutaj w tej powtórce graczy Oniku Gikuk wysłał mi właśnie powtórkę, gdzie jest to widoczne dokładnie w jaki sposób ten Mark 1 się zbugował. A więc zaraz to zobaczycie. Tylko tu jeszcze kilka ciekawych piruetów kolega wyprawia wraz z Plutonem. No i za chwileczkę zobaczycie właśnie jak się buguje dziwnie ten wielki czołg. Też mam takie pytanie do was, bo jestem zainteresowany tym jak wam się podoba w ogóle ten tryb bitew konwój. I chciałbym właśnie zrobić w tym filmiku taki teścik, czyli osoby, którym się konwój podoba, dajcie łapkę w górę, a osoby, które uważają, że konwój jest zbyt nudny i po kilku bitwach już po prostu nie da się w to grać, dajcie łapkę na dół. Okej, no i teraz zaraz zobaczycie, jak dziwnie zachował się w tej bitwie Mark. Zobaczcie, już zaczyna, można powiedzieć, kręcić się w kółko. Ja to może z wolnej kamery. I teraz tak, Mark 1 jedzie i kręci się w kółko. Teraz się wycofuje. Nie wiadomo o co mu chodzi, tak bym myślał własnym sam po prostu, nie wiem, jakąś inną trasą pojechał. No i dup wpadł po prostu tutaj w tą szczelinkę. No i w ten sposób się właśnie ten czołg buguje, bo ostatnio też w tym samym miejscu się Mark 1 zbugował. No i oczywiście bitwa przegrana, chociaż z tego co słyszałem, jednak większość wygranych jest właśnie po stronie eskortującej Mark 1, a atakujący mają jednak trudniejszą sprawę, ale w takim wypadku, kiedy buguje się czołg, no to oczywiście nie ma szans, żeby wygrać. To tyle. Napiszcie oczywiście, jak chcecie jeszcze, jaki wynik stawiacie Legii Warszawy z lizbońskim Sportingiem. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia.